Pielęgniarka chyba tu nie idzie. Nie widzę. W takim razie czas na coś pysznego do jedzenia. Co? Skąd masz te smakołyki? Nie poszłabym do szpitala bez nich. Ktoś idzie. Nie mam czasu. Włożę to w gips. No, no, Tina, potrzebujesz odpoczynku, a ciągle się kręcisz. Co tam chowasz? I czemu masz czekoladę na buzi? Pokaż. Tina, nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. Zabieram to wszystko. Czekaj, nie rób tego. Przynajmniej zostaw jednego z tych smakołyków. To straszne. Chwila, schowałam coś w gipsie. O tak, pachnie wspaniale. Właśnie tego mi brakowało. Ale to wszystko, co mam. To problem, który trzeba rozwiązać i wiem, jak to zrobić. Wyślę wiadomość do mojego brata. O, ktoś do mnie napisał. To moja siostra ze szpitala. O rany, skończyły jej się słodycze, to straszne. Muszę jej natychmiast pomóc. Wezmę wszystkie moje ulubione smakołyki i lecę do szpitala. Powinno się udać. Spróbuję po prostu przejść. Ej, co się dzieje? Nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. No dobra. O, dzień dobry. Podsunęłaś mi genialny pomysł. Serio? Nawet jej nie sprawdza. Wpuściła ją. Dobra, czyli muszę zajść w ciążę. Ale ponieważ jestem chłopakiem, jedynym sposobem na ciążę są słodycze ukryte pod moją bluzą. Żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, założę perukę. Będę blondynką. A teraz pomalujemy trochę usta. Świetnie. Muszę tylko włożyć plecak pod bluzę i lecimy do siostry. Gotowe. Mamy to. Wow, to już druga kobieta w ciąży w ciągu godziny. Mogę posłuchać twojego brzuszka? Nie, zaczynam rodzić. Muszę natychmiast iść do lekarza. Tylko nie na mojej zmianie, przechodź. Ciężko się biega z takim brzuchem. O, Tina, cześć. Przyszedłem się z tobą zobaczyć. Nie poznajesz mnie? Na pewno się znamy. Miałem świetny plan. Tina, to ja, twój brat Oskar. A teraz mnie poznajesz? Przyniosłem ci trochę smakołyków. Proszę. Jestem sąsiadką Tiny. Poczęstuj mnie, proszę. Ja też chcę trochę słodyczy. Co się z tobą dzieje, Julie? Ona też chce jakieś smakołyki. Oczywiście, że się z tobą podzielimy. Częstuj się. Możesz włożyć mi to do ust? To tu idzie ze smakołykami. Oddaj mi to. No dalej. Albo stąd zjeżdżaj. O matko, kto to? Co się stało? Potrącił mnie pociąg. O rany. Natychmiast zawieźcie go na operację. Jest taki młody, a już ma tyle problemów zdrowotnych. Żadnych słodyczy. Co za dzień. Co? To mój brat Oskar. Co mu się stało? Powiedzcie mi, czy on żyje. Przykro mi, ale jest w słodkiej śpiączce. Ale jak to? Słodka śpiączka? Nie mogliście wymyśleć czegoś ciekawszego? Tina, przyniosłem ci trochę smakołyków. To był żart, ale inaczej by mnie tu nie wpuścili. Zjedzmy to razem. Dajcie mi trochę. Jestem tutaj. To jest niesamowite. Zgadza się, braciszku. Łap to, Julie. Oj, przepraszam. Słodycze naprawdę uderzyły Julie do głowy. Mam tego dosyć. Ile raz mam powtarzać? Nie wolno wchodzić ze słodyczami. Oddaj mi to. Jestem w tym świetna. Zabrałam im wszystkie smakołyki. Wracam do pracy. Uwielbiam mój strój pielęgniarki. Wyglądam w nim rewelacyjnie. No właśnie, ona jest pielęgniarką. W takim razie mam świetny plan, jak przemycić słodycze. Będę udawał pielęgniarza. Nie zapominajmy o groźnej minie. Przykro mi, kolego, ale tego nie wniesiesz. Kim jesteś? Nowy pielęgniarz? Na moje zastępstwo? No okej, ale mam cię na oku. W końcu poszła. A ja biorę to pudło smakołyków i idę do mojej siostry. Uwielbiam żelkowe robaczki, pyszka. Co tu jest, słodycze? Tina, znowu to robisz?
Dlatego przyniosłem ci więcej smakołyków. Cześć, siostrzyczko. Braciszku, to naprawdę ty? Umieram z głodu. A ja? Nie zapominajcie o mnie. Oskar, zapomniałeś przywitać się z Julie. Cześć, Julie. Jemy tu sobie słodycze. Witam, kolego. Wiedziałam, że tacy jak ty nie mogą pracować w tym szpitalu. Wynoś się stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. Głowa mi pęka. To okropne. Kurczę, znowu tu jest. Jak mam przemycić te smakołyki? No właśnie, to świetny powód, by spróbować swoich sił jako lekarz. Jeszcze nie wybrałem zawodu, więc powinienem sprawdzić się w roli lekarza. Biały fartuch nieźle na mnie leży. Przydadzą się też okulary, żeby wyglądać elegancko i identyfikator. Mamy to, idę. O, dzień dobry, doktorze. Potrzebuję pomocy. Głowa boli mnie jak nie wiem co. Proszę to sprawdzić. Aj, poproszę o tabletkę przeciwbólową. Rzeczywiście. Co? Chcesz tabletkę? W porządku, poszukajmy czegoś. Chociaż mam tu same smakołyki. Może to zadziała? Niech będą skittlesy. Proszę. Dziękuję, doktorze. Chyba się udało. Muszę stąd spadać. A dlaczego tabletka jest taka słodka i przypomina mi skittlesy? To naprawdę skittlesy. Ups, o, serio? Już wychodzę. Oj, głowa nadal mnie boli. Żadnych smakołyków. Czy ona śpi? Będę udawać emeryta, wtedy na pewno mnie przepuści. Dobrze wyglądam? W porządku, jedziemy. Kto tu jest? Czemu tak hałasujecie? Kim ty jesteś? What? Hey. Muszę cię sprawdzić pod kątem słodyczy. Widzę, że jesteś bardzo chory. Oczywiście, idź jak najszybciej do lekarza. Już na ciebie czeka. Dziękuję. A co to takiego? To tego dziadka? Stać! Mam tego dosyć! Macie tu słodycze? Odrzucili mi! Wynocha z mojego oddziału. Już jadę. Pomogę ci. O, ty możesz chodzić. Spadaj mi stąd. Mam dziś taki ciężki dzień. Co to za blask? Czy to od tego faceta? Witam, ślicznotko. Muszę odwiedzić moją siostrę. Jestem tu w trasie koncertowej. Wow, to takie fajne. Dziękuję za piosenkę. Co, ja? Zaśpiewać? Jestem zwykłą pielęgniarką. Co mam śpiewać? Po prostu spróbuj. W porządku. La, 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 la. To najlepsze, co słyszałem. Zasługujesz na róże. Muszę iść do siostry, okej? Pa! Dobrze, zadzwoń do mnie. Pa! Ten głupi gips tak mnie wkurza. A co to za klaun? Jestem świetnym artystą i twoim ulubionym bratem Oskarem. Po raz kolejny udało mi się przemycić dla ciebie smakołyki dzięki moim genialnym pomysłom. Fajnie, co? Spójrz na to, siostrzyczko. Come on! Częstuj się. Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zaczynam. A teraz zaśpiewamy mój najnowszy hit. Tina, zaczynaj. A teraz ty. Ty też, koleżanko. Niesamowicie. Cudownie, teraz wszyscy razem. O tak, o tak. Przepuść mnie. Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy. Nie widzisz tabliczek? Nie wolno. Muszę coś wymyślić i już mam pomysł. Będę udawał, że mam złamaną rękę, ale tak naprawdę w sztucznej ręce będą słodycze. To genialne, na pewno mnie nie przyłapie. O, moja ręka boli. Stój, powiedz mi szczerze, czy masz tam słodycze? Może tutaj? Oj, przepraszam, przechodź. Dziękuję. Oskar, co ci się stało? To boli, chyba złamałem rękę. Nie czuję palców. Oj, przepraszam, Julie. Czemu tu tak leżysz? Mam dla was niespodziankę. To był żart! Nic mi nie jest, tylko przemyciłem cukierki w gipsie. Tak, wiem, jestem geniuszem. Daj mi te cukierki. I nie! O tak, to niesamowite.
końcu ja dostałam coś słodkiego. Super! Tylko jeden Twix? Tak mało. Cóż, to i tak lepsze niż nic. Zjem chociaż to. Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny. Auć, ostrożnie, trafiłaś mnie prosto w czoło. I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć. Już coś wymyśliłam. Patrzcie na to. Boję się. Odłóż tę piłę. Spokojnie. Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa. Ostrożnie, okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Pobrudziłaś nas, spójrz na to. Przepraszam, wyszło przypadkiem, nie chciałam. Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło. Wydaje mi się, że jest więcej czekolady. Były 2 kawałki, a teraz jest 10. Super. Chciałabym, żeby Twix się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki. Teraz mogę zjeść wszystko naraz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre. Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł. Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa. Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej. O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś, ale super. A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement, czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie. Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie, jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało. I kończymy na samym szczycie. Super! Jaka wysoka wieża wyszła. Musimy jej spróbować. Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie! Zatrzymajcie się natychmiast! O nie! Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie. Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy. Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej. To jest tylko jedno oko. Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz, nie ma w tym nic zabawnego. Po prostu żartowałam. Nie trzeba było mnie bić po buzi. Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco. Pomóż mi! Co się stało? To twoje oko? To straszne! Nie mogę na to patrzeć! Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj! Chyba mój żart wymknął się spod kontroli. Pomocy! Nie mogę oddychać! Najwyższy czas na śniadanie. Te czekoladowe kulki są takie dobre! O Boże! Co to, oko? Dobrze, że to był zwykły żart. Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą, te oczy są pyszne. Z pewnością wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O tak, są pyszne. Uwielbiam żelki. Ej, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie. Super. Tak jak lubię. Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo. Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę. Przykro mi, ale nic już nie mam. Jest za późno. Czuję się troszkę dziwnie. Co się dzieje? O matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków. Tylko jeden chips? Z
Spójrzcie tutaj. Czy widziałyście kiedykolwiek 100 paczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się. Nie mogę nawet podnieść z tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hurra, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? To nawet lepiej. Teraz ja. Jaka szczelna pokrywka. Nie mogę jej zdjąć. No dalej, otwórz się. Wygląda na to, że ktoś będzie głodny. Nie ma mowy. Nie zgadzam się na to. I tak zamierzam to otworzyć. Spójrzcie, udało mi się. Po co to podrzuciłaś? Żeby wam pokazać, na co mnie stać. Wow, super. To zasługuje na brawa. Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa. Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrałam nieodpowiedni moment. Jakie to jest dobre, nie mogę przestać. Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to boli. Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Dobrze jej tak, dostała to, na co zasłużyła. Brokuły. Mówicie poważnie? A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona? Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fu, nie mogę tego przeżuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać. Wystarczy. Muszę wykopać głębszy dołek. W przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myślisz, że coś z tego wyjdzie? Dowiemy się już niedługo, a tymczasem jedźcie swoje porcje. Fu, to pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne. Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą. Dzięki temu poczuję się lepiej. O, daj mi tę puszkę. Muszę podlać moją roślinkę. Potrzebuję wilgoci. I co? To pomogło? Tak, zaczęła kiełkować. Nie do wiary. Fajnie. Więc smacznego. Kurczę, wiedziałam, że to tak się skończy. Żałuję, że to wyhodowałam. Nie lubię brokułów. Niedobrze mi od samego patrzenia. Jesteś cała pokryta ziemią. Ale udało mi się. Teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie. Nie dziękuj mi. Kurczę, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Smacznego, nie przeszkadzaj sobie. Skittles są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wiem, co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży. Świetnie. Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami.
Nie trafiłaś! No i dobra. Nie zwracaj na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań, to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo. Ten? A może powinnam zacząć od tego? A, wiem co robić. Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi, co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem, co wybrać. Chcę pomarańczowe cukierki. I jak smakują? Dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze. Więc może ja zagram swoją loterię? Wow, zobaczmy, co tu jest. Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę. Tak bardzo marzyłam o ogromnym cukierku i wreszcie moje marzenie się spełniło. Super. Spójrzcie, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? To świetny pomysł, nie mam nic przeciwko, częstujcie się. Dzięki. Są pyszne. Monika, ty zakręcisz kołem jako pierwsza. Co? Nie chcę kaktusa. Ale nie mam nic przeciwko bitej śmietanie. Tak nie można. Jak kaktus, to kaktus. Pyszek! Ale nie martw się, to znaczy, że ja będę miała farta. A ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. Sprawdźmy. A nie mówiłam? Co może być lepszego niż guma Hubba Bubba? Zwłaszcza, gdy jest tego cała masa. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyjmę je z pudełek i obłożę nimi tort. Myślę, że to będzie coś bardzo smacznego. To najbardziej kolorowy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A jeszcze to nie wszystko. Z resztek gumy mogę zrobić serduszko, żeby mój tort był jeszcze ładniejszy. Cudownie. Monika, co ty myślisz? Sądzę, że to przeurocze. Czas spróbować. O tak. To jest nierealnie pyszne. Taki tort chciałoby się jeść cały naraz. Mogę spróbować chociaż serduszko? Nie ma mowy. Też je zjem. Chcesz zobaczyć największego balona w swoim życiu? Nie chciałaś się ze mną podzielić, więc mam gdzieś twojego balona. Masz. Co? Jak śmiesz? Moja twarz. Przestań się śmiać. Lepiej bierz się za swojego kaktusa. Co mam z nim zrobić? Jest taki kłujący. Wiem. Jeśli pozbędę się igieł, kaktus nie będzie sprawiał problemów. Niestety nożyczki do paznokci nie wystarczą. A te są za duże. Myślę, że cążki będą idealne. Jakie to jest nudne. Gotowe. Teraz pozostało tylko jedno. Udekorować kaktusem mój tort. O, jestem. Patrz, co wymyśliłam. Wygląda całkiem fajnie. Dobra, przestań gadać. Jedz. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. O nie. Tort o smaku trawy. Obrzydliwość. Smacznego. Chcę pierwsza zakręcić kołem. To jakiś żart? Nienawidzę małż. Dlaczego mam takiego pecha? Bo to ja jestem szczęściarą. Bita śmietana. I już za chwilkę nałożę ją na tort, żeby był jeszcze smaczniejszy. Trzeba to dobrze wstrząsnąć. Gotowe. Pora na wyżerkę.
Cześć, święty Mikołaju. Co ty robisz w naszym kraju? Do świąt jeszcze daleko. Bardzo zabawne. Przemawia przez ciebie zazdrość, bo ja przecież mam jeszcze cały tort skąpany w słodkiej witej śmietanie. Co za uczta. Na pewno nie odmówiłabym kawałeczka. Na ciebie też czeka tort. I to z małżami. Fu, są takie paskudne. Rety, jakie twarde. Straciłam zęba. Więcej ich nie dotknę. Po prostu nie umiesz się z nimi obchodzić. Nie trzeba jeść ich ze skorupą. Liczy się to, co jest w środku. Zobacz, jak super. I to właśnie powinnaś umieścić na swoim torcie. Co za smród. Jak ja mam to jeść? Fuj, to okropnie wygląda. Jak można zepsuć taki pyszny tort? Bierze mnie na wymioty na sam widok. A ja zaraz naprawdę wymiotuję. Ojej. Perła. Suzy, zostaw mnie w spokoju. To ja otworzyłam ci małże, więc to należy do mnie. Oddawaj natychmiast. To mój skarb. O nie. Gdzie ona jest? Ja ją znajdę. Ona jest moja. Dlaczego ty? To mój tort. Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Nigdzie nie mogę znaleźć. Nie ma. Niepotrzebnie wymazałyśmy się tortem. Tym razem ja będę pierwsza kręcić kołem. Nieprawda. Ja zaczynam. O tak, marzyłam o tych marshmallow. Dzięki nim tort zadziwi mnie bogactwem smaków. Jakie zabawne warkoczyki. Nie widzę w nich nic zabawnego. Sprawdźmy, co ja wylosuję. Dziś nie jest mój dzień. Dostałam całą masę makaronów z zupek chińskich, którym trzeba udekorować tort. No to na co czekasz? Dobra. Gotowe. Jeszcze nigdy nie próbowałam tak dziwnego połączenia smaków. Fuj, to paskudne. Co za wkurzające chrupanie, moje uszy. Mam pomysł. Zaleję to wrzątkiem, makaron zmięknie i będzie smaczny. Super. Mam teraz całkiem niezłe danie obiadowe. Podoba mi się. Póki Monika upycha się makaronem wymazanym w torcie, ja udekoruję swój piankami. Wow, super. Co ty tu robisz? Przecież mówiłaś, że jesz obiad. No to sobie jedz. Chyba się nie obrazisz, jeśli skubnę dla siebie jednego warkoczyka. Ej, no nie bądź sknerą. Puść mnie. Aj. Co ty narobiłaś? Omal się nie zabiłam. Ale to był najpyszniejszy upadek w moim życiu. Kto kręci pierwszy? Papier, kamień, nożyce. Juhu, wygrałam. Nie no, Monika, zaraziłaś mnie pechem. Masakra. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem mi się poszczęści. No nareszcie. Tak się cieszę, że będę mogła jeść swój tort bez krzywienia się. Zaraz udekoruję go tymi apetycznymi, żelkowymi oczami. O tak. Wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. No w końcu. Czeka mnie prawdziwa uczta. Nie, Suzy, ciebie nie poczęstuję. Wszystkie oczka zjem sama. O tak. Palce lizać. Monika myśli, że nie dam rady zdobyć chociaż jednego oka? No i masz rację, chciwusko. Jak długo na to czekałam.
końcu zjadłam z apetytem swój tort. Co za prędkość. A ostatniego żelka zjem o w taki sposób. Patrz. Aj, nie udało mi się. Ale za to mi się udało. Naprawdę pyszne. Złodziejka. Pora na twoją ostrą papryczkę, więc do dzieła. O nie, boję się nawet na nią patrzeć. Mam nadzieję, że się nie spalę. Szybciej, koleżanko. Proszę, pomogę ci. No dobra, zaczynam. O nie, masakra! Wzięłam jednego kęsa i już czuję, jak ogień rozchodzi się po całym moim ciele. To za mało, tort musi być zjedzony. Nie wiedziałam, że jesteś taka okrutna. O nie! Dobra, wystarczy. Czas ratować Suzy. Ale ulga. Dziękuję, Monika. Jesteś prawdziwą przyjaciółką.